Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 14 listopada. Tarot i karty Lenormand. Także zaczynamy od tarota. Zobaczmy, moi drodzy, jakie tutaj energie. Tarot 14 listopada. Zobaczmy. Królowa Kielichów. Bardzo dobrze nastawiony dzień. Na, moi drodzy, uczucia. Jeśli można tak powiedzieć, to dzień pełen empatii, zrozumienia, współczucia. Tu jest też nostalgia. Jesteśmy przeczuleni troszeczkę na swoim punkcie albo na czyimś. Tu będziemy się na pewno spotykać, rozmawiać, może telefonicznie, z kobietą bardzo empatyczną, zaradną. Ale powiem szczerze, że zaradną uczuciowo, bardziej jak życiowo. Bo ta kobieta, królowa kielichów, ona ma w sobie takie pokłady uczucia, że wystarcza dla wielu, nie tylko dla niej. Królowa kielichów ma piękne wnętrze. Nie musi na zewnątrz być bardzo seksowną i bardzo taką urodziwą kobietą, ale jej wnętrze jest piękniejsze od wszystkiego i przebija walory zewnętrzne. Z drugiej strony możemy panikować i mieć zmienne emocje pod wpływem właśnie tej królowej kielichów, która tak tutaj tą energią włada, tak działa tego dnia. Także, moi drodzy, tutaj takie aspekty uczuciowe, ale też emocjonalne, trochę nerwowości, trochę paniki czasem. Tutaj też, tak jak przy księżycu, mamy te emocje zróżnicowane. Jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, śmiejemy się, a nam chwileczkę obecną, tak na chwilę obecną jest pięknie, a za moment jest tutaj, moi drodzy, jakiś smutek, frustracja, tak jak przy księżycu. Także bądźmy przygotowani na te zmienne emocje. Tutaj troszkę sprawy hormonalne też mogą mieć do czynienia, mogą brać w tym udział. Także tak to wygląda. Na pewno dzień bardzo ciepły, ciekawy. I też możemy otrzymać dobrą radę, wskazówkę, porozmawiać sobie i oczywiście dużo szacunku i dużo miłości. Moi drodzy, cóż dalej? Karta Lenormand, co nam dopowie, co wyjaśni? Karta Lenormand, co nam dopowie, co nam wyjaśni? Tutaj, kochani, jest życie towarzyskie, oczywiście, i życie, moi drodzy, zdrowotne, też właśnie zdrowie pokazane, abyśmy uważali i na zdrowie. Niby tutaj jest poprawa, tak, ale należy korzystać z darów natury, z darów jesieni, przejść się, zażyć świeżego powietrza. Tu wiele osób może się odezwać do nas tego dnia. Możemy mieć różne propozycje również, bo tu jest ożywione życie towarzyskie. Także, kochani, bardzo gorąco Wam życzę takiego wspaniałego dnia. Wszystkiego, co najlepsze dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, moi drodzy, w kolejnych filmach.